Nazywam się Antoni Szczerbowski. Urodziłem się 6 czerwca 1859 roku. Już jako nastolatek miałem okazję obserwować, jak powstają podwaliny pod moją Straż Ogniową w Kętach, mieście świętego Jana Kantego. Trudno ustalić formalnie datę powstania Straży Pożarnej w Kętach. 3 marca 1868 roku Rada Gminy podejmuje uchwałę, która brzmi: dalej stawia wniosek pan asesor Mrozowski, aby w mieście tutejszym Straż Ogniową Ochotniczą uformować i celem nabycia potrzebnych wiadomości i nauki dwóch młodszych czeladników tutejszych do Miasta Białej na koszt kasy miejskiej wysłać. Wniosek ten Rada jednogłośnie przyjmuje. Dokumenty z 1871 roku mówią o użyciu sikawek miejskich i skutecznym ugaszeniu pożaru lasu w Kętach pod Lesiu. 20 listopada 1874 roku wskutek prośby założycieli Straży Ogniowej, panów Henryka Dołkowskiego, doktora Chrzanowskiego, doktora Długołęckiego, Krzeczowskiego, Jana Foksa, Wincentego Zemanka i Zygmunta Kłodzińskiego, Rada Gminna jednogłośnie zatwierdza statut dla Straży Ogniowej Ochotniczej miasta Kent. Pierwszą siedzibą był budynek numer 8. Następnie remizę usytuowano przy ulicy Rajskiej, gdzie zbudowano drewnianą wieżę ćwiczeń, na której ćwiczono wspinanie się za pomocą drabin hakowych, a także suszono węże po pożarze. Sierpnia 1951 roku odbyło się poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej remizy strażackiej przy ulicy Mickiewicza. Od tego czasu jest to nasz rodzinny dom strażacki, który na przestrzeni lat i zaangażowania druhów przybrał obecną formę i nadal trwają prace związane z rozbudową jego zaplecza. Widzę, jak ważną rolę w strażackim życiu odgrywają młodzi. To dzięki nim nasza kęcka remiza prężnie działa, ponieważ to oni są nieodłącznym elementem wymiany pokoleń. To im przekazujemy naszą wiedzę, doświadczenie i historię. Cieszy mnie widok adeptów straży, dla których zwykłe rozwinięcie węża tłocznego to wyjątkowe zadanie i powód do dumy. Coś, czego nigdy nie oczekiwałem i coś, czego nie byłbym w stanie sobie wyobrazić, to działanie straży w tak szerokim wachlarzu dziedzin ratownictwa. Przykładem jest ratownictwo techniczne. Moje stowarzyszenie, jako pionierska jednostka, już w 1992 roku zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt do ratowania ludzi w wypadkach samochodowych, a wszystko to za sprawą i dzięki wielkiej pomocy Holendrów. Za sprzętem idzie równo doskonalenie umiejętności i technik. Cieszy mnie, że straż oraz kompetencje i wiedza druhów nieustannie się poszerzają. Dziś pomoc nie sprowadza się tylko do eliminacji zagrożenia czy gaszenia pożarów, ale także do bezpośredniej pomocy poszkodowanym osobom.
Za moich czasów podwaliny do ratownictwa tworzył oddział bezpieczeństwa, który był zarazem oddziałem samarytańskim, zajmującym się losem osób wyratowanych i strażaków, którzy przy pożarze uszkodzeni zostali, troszczący się o ich odpowiednie umieszczenie i o potrzebną pomoc lekarską. Na początku XX wieku nasze oddziały kobiece dały również podwaliny pod ratownictwo i swoje kwalifikacje zdobywały na kursie samarytańskim. Jestem dumny, że obecnie strażak to również ratownik. Od początków istnienia straży ogniowych ich pierwszym zadaniem była walka z żywiołem pożaru. Na to staraliśmy się wyposażyć w sprzęt, zdobywać wiedzę i ciągle doskonalić, aby nieść pomoc w najlepszy możliwy sposób. Służba drugiemu człowiekowi stała się tak pociągająca, że zaczęliśmy się całkowicie temu oddawać. Sukcesywnie nas przybywało, co cieszyło prekursorów. Budowanie służby było trudnym zadaniem, ale jej potrzeba istnienia była i jest nadal motywacją, aby nie ustawać w tym trudzie. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby służby strażackiej nie było. Jaki byłby los mieszkańców dotkniętych żywiołem? Dziś utrzymanie służby i jej poziomu jest równie trudne, a to z uwagi na o niebo większy zakres działalności straży pożarnej, ale i z tym druhowie dzielnie stawiają czoła. Dwudziestego piątego października 2003 roku w mojej jednostce powołano wyodrębnioną z jednostki operacyjno-technicznej grupę poszukiwawczo-ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach. Grupa ta powołana została do prowadzenia specjalistycznych działań, a w szczególności do prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Jak w większości grup SAR, nasza historia zaczęła się od czworonożnych ratowników i ich przewodników. Pomysł ambitny, nowy w pożarniczym świecie. Pomimo zapału świeżo upieczonych członków GPR, spotykał się z krytyką i niedowierzaniem wielu osób. Mimo to nasi druhowie nie poddali się. Przełomowym wydarzeniem był udział grupy w akcji ratunkowej podczas katastrofy budowlanej w Chorzowie. Ta akcja pokazała wszystkim sens istnienia specjalizacji w szeregach OSP. I tak grupa rozpoczęła drogę rozwoju ratownictwa z pasją. Historia grupy to akcje, ćwiczenia, a także inicjatywy oddolne realizowane celem rozwoju tematyki poszukiwawczej i specjalistycznej. Inicjatywy, które miały wpływ na zmiany szkoleniowe i zmiany ustawowe. Kolejne edycje warsztatów ratownictwa specjalistycznego, czyli WRS, Kozubnik, obozów kondycyjnych ratowników wysokościowych, ogólnopolskiego, międzynarodowego Dnia Psa Ratowniczego, wspólny projekt z Fundacją Itaka pod tytułem Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie. Każdego roku staramy się podnosić swoje kwalifikacje ratownicze i zawsze dzielimy się wiedzą z innymi. W ramach tych projektów spotkaliśmy na swojej drodze kilka tysięcy ludzi zaangażowanych w ratownictwo. Ludzi, którzy mieli i mają wpływ na nasze kierunki rozwoju. Ludzi, dzięki którym dane nam jest pogłębiać swoją wiedzę i realizować cele i marzenia. Jak w każdej grupie ludzi, mamy swoje upadki i wzloty, tarcia wewnętrzne i zewnętrzne.
sukcesy i porażki, ale to wszystko motywuje do jeszcze większej pracy. Cel zawsze pozostaje niezmienny, bo dla nas zawsze liczy się człowiek w lesie. Cieszymy się, że dziś z dumą możemy reprezentować gminę Kęty, powiat oświęcimski i województwo małopolskie na terytorium kraju i poza nim. To, co najbardziej zmieniło działania w ciągu ostatnich lat, a nam, założycielom, się nie śniło, to wyposażenie niemalże wszystkich strażaków w aparaty oddechowe oraz w mundury ochronne z tkanin chroniących przed ciepłem i płomieniami, a niektóre mechanizmy gaśnicze oraz zachowanie się strażaka przy pożarze, które opisałem w katechizmie strażackim, są dziś nadal używane. To cieszy. Niezwykłym jest to, co nieskromnie zaznaczę, że moja konstrukcja drabiny pożarniczej była użytkowana przez niemal 80 lat. Dzisiaj, przypatrując się temu, w jaki sposób moi druhowie pokonują wysokości, zauważam, jak dużo elementów jest nadal w drabinach wykorzystywanych. Konstrukcja dzisiejszej dziesiątki, bo tak ją druhowie nazywają, również ma zasięg 10 metrów. Ma dwa przęsła, drążki podporowe, ale tu znowu rozwój technologiczny pozwolił na zmniejszenie wagi, zwiększenie mobilności, stabilności i trwałości sprzętu. Postęp w pożarnictwie jest tak zachwycający, a jednocześnie powroty do korzeni mimowolnie wdzierają się w nowości. Tu warto pamiętać o przeszłości i wybierać z niej wszystko, co potrzeba w danej chwili. Z dumą obserwuję ćwiczenia z drabinami. Druhowie dochodzą do wprawy poprzez dwa podstawowe elementy – dyscyplinę i zaangażowanie. Tu moi druhowie mówią w jednym słowie, że chcą być w tej pasji profesjonalni dla idei i bliźniego. Półtora wieku naszego stowarzyszenia zobowiązuje do szacunku dla przeszłości, odwagi w tworzeniu historii i patrzenia z perspektywami na przyszłość. Mamy świadomość historyczną. Wiemy, jak wiele trudu kosztowało i w jakich ciężkich czasach przyszło budować straż naszym poprzednikom. Pragniemy im za to podziękować, zaprosić do wspólnego stołu, porozmawiać o akcjach, wydarzeniach, trudnościach i radościach, które były ich udziałem. To seniorzy byli motorem napędowym naszych działań na przełomie wieków. Drodzy seniorzy, nadal jesteście nam potrzebni. Cieszymy się z waszego, często ojcowskiego, patrzenia na dzisiejszą działalność stowarzyszenia. Zawsze remiza jest naszym drugim domem. W niej żyjemy, dorastamy, ucząc się, aż do ostatnich dni. Remiza jest platformą działań społecznych. Platformą, która integruje całą strukturę wiekową członków stowarzyszenia. Rozwija światopogląd, uczy funkcjonowania w społeczeństwie. W wydanym w 1905 roku katechizmie strażackim pisałem: strażakowi nie wystarczy tylko umieć wykonywać ćwiczenia z przyrządami pożarnymi, lecz musi dokładnie znać te przyrządy, ich części składowe. Musi wiedzieć, kiedy użyć tych przyrządów. Nareszcie strażak musi znać taktykę pożarną, różne ustawy, przepisy, regulaminy, sygnały itd., a do tego potrzebna jest koniecznie szkoła strażacka, czyli nauka teoretyczna. Dziś, na początku XXI wieku, nadal podtrzymuję swoje słowa i cieszę się, że nauka nie idzie w las. Pierwsze wzmianki o używaniu lin wspinaczy
Kaczce pochodzą z 1492 roku, kiedy to Antoine de Ville użył pierwowzorów kotw i lin na Mont Aiguille. Prekursorami ratownictwa wysokościowego w Polsce byli ratownicy topru, którzy zostali powołani przez ówczesne władze austriackie w Galicji w 1909 roku. Była to pierwsza organizacja, która w sposób profesjonalny ratowała życie przy użyciu technik linowych. W straży używaliśmy liny najczęściej do asekuracji ratowników podczas działań na drabinie lub dachu. W naszej jednostce współczesne ratownictwo wysokościowe pojawiło się wraz z wstąpieniem w nasze szeregi drucha Bartłomieja. Obserwując tę część ratownictwa, śmiało mogę stwierdzić, że miało ono swoje wzloty i upadki. Organizowaliśmy wiele warsztatów, na których gościliśmy instruktorów i pasjonatów, szczególnie podczas kilku edycji obozu kondycyjnego ratowników wysokościowych. Ratownictwo wysokościowe w naszej jednostce ciągle jest na etapie rozwoju, między innymi poprzez poligon ratowniczy OSP Kęty oraz ludzi, którzy nadal chcą tę pasję rozwijać. Poligon ratowniczy OSP Kęty to przede wszystkim miejsce spotkań ratowników o różnych specjalizacjach, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Od 2016 roku poligon tętni swoim życiem i jest miejscem rozwoju ratownictwa. Poligon tworzony jest w oparciu o wskazówki ratowników i rozwija się zgodnie z oczekiwaniami środowiska ratowniczego. Poligon to również miejsce symbiozy pomiędzy ratownictwem a nowinkami technicznymi oferowanymi przez producentów. Mimo ogromu różnic i zmian w półtorawiecznej historii naszej straży znajdujemy wspólne mianowniki. Straż to gotowość do działań, ciągłe samodoskonalenie swojego warsztatu ratowniczego, dbanie o zaplecze w postaci sprzętu i mienia OSP. To w końcu wyjazd do akcji. Akcji tej, gdzie ratujesz zdrowie i mienie wzywającego pomocy. Straż to dbałość o każde pokolenie, które choć na moment przekroczyło nasze progi, to nierozerwalna łączność z nimi. To dbanie o tradycję i kulturę naszej służby drugiemu człowiekowi. To również szacunek dla munduru, z którym nierozerwalnie jesteśmy powiązani. Zapał, determinacja, oddanie i miłość do służby sprawiają, że nie ma rzeczy niemożliwych. Od 11 listopada 2022 roku na wieży naszej remizy całorocznie powiewa biało-czerwona flaga, a opiekę nad godnym jej eksponowaniem przejęli członkowie naszej młodzieżowej drużyny pożarniczej. Dumny jestem, że jestem częścią tej społeczności.